czy pani zna jakichś radnych miejskich? Tak, dużo znam radnych miejskich, tylko w tym momencie akurat wszystko wychodzi z pamięci tak szybko. Dużo. Z twarzy, z widzenia, ale tak jakbym pomyślała troszeczkę dłużej to. Radnych, nie? Tylko się orientuję, no burmistrz uważam, że jest najważniejszą osobą, a tak się nie interesuje aż tak, żeby wszystkich radnych znać. Powiem szczerze, nazwiska w tym momencie nie przychodzą mi do głowy. Żadne. Sasaka Jerzego to jest, tak znam, bo to jest z mojej gminy, to znam, a tak to Dębicy to Wiesław Lada tam jeszcze jest. Tak, to znam z widzenia, ale tak osobiście to nie mogę powiedzieć, bo nie znam, no to nie będę ani tak, ani tak, a ci, co wymieniałem, to oni są fajni i działają tak na rzecz powiatu. Znam ich bardzo dużo, uważam, że powinny być przepis mówiący o tym, że radny, który kończy 70 lat, już powinien iść na zasłużoną emeryturę, podziękować, działać społecznie w radach osiedlowych. Znam radnego pana Nylca, mój były nauczyciel, pani Orzegowa. To akurat mi zaraz nie przechodzi, ale po prostu znam i uważam, że większość z nich powinna sobie już dać spokój, dać szansę młodym. Niech popracują, niech podziałają, niech spróbują, niech zobaczą, jak smakuje ten chleb radnego. Ja też byłem kiedyś radnym, ale powiatowym przez jedną kadencję i wiem, czym to pachnie. Owszem, niektórych znam, a niektórych nie. Potrafi pani z nazwiska wymienić? Mogę, ale to moja córka. No nie znam swojego sąsiada Mroczka Szczepana, no to tyle, bo to tam koło mnie mieszka. A zrobił coś dla miasta, dla regionu? Nie wiem, nie interesuję się, będę szczera. No nie przypominam sobie. A wie pan, co radni robią dla miasta? Co robią? Pobierają diety. Oczywiście. Pana Kazimierza Saka z naszego osiedla, notabene pana Leszka Żyłkę, pana Józefa Sierackiego, no i wielu innych, to znam. Dobrze działają na rzecz miasta? Wydaje mi się, że tak. Też mówię, z punktu widzenia mieszkańca osiedla Iglopol, akurat te trzy kandydatury, które tutaj wymieniłem, wydaje mi się, że tak, na pewno na plus. Pan Bal, pan chyba Kasowicz, był Jan, no tak za bardzo z moją pamięcią to nie jest, no trochę tam kojarzę. A działają na rzecz Dębicy? Dobrze pracują? To znaczy, no czytam tam troszkę te sprawozdania z tych posiedzeń, dużo jest kłótni, dużo jest takich, którym się to nie podoba. Bo jeżeli idzie dobro mieszkańców, dobro miasta, to nie powinno być takich kłótni, tylko powinni z siebie nie robić cyrku, tylko podyskutować troszkę i podejmować mądre decyzje, rozsądne, takie, żeby z pożytkiem były dla całego społeczeństwa, a nie swoje jakieś tam animozje wyciągać na Facebooku, gdzieś tam napisane takie coś. No to mnie się to nie podoba, takie pomówienia, takie różne szarpania, opowiadania nie. Mogli usiąść oko w oko, pogadać tam swoje, brudów nie prać tak. No bo to jest taka troszkę atmosfera niezdrowa, jeżeli się słyszy o takich kłótniach, o jakichś pomówieniach. Nie, to ludzie są poważni, ludzie, których obdarzyliśmy zaufaniem, więc nie powinni z siebie robić cyrku. Proszę panią, nie interesuje mnie polityka. Ale musi pani wiedzieć, gdzie pani żyje, gdzie pani mieszka, bo to jest wszystko. Nic nie dostałam od... Zawsze wszystko załatwiałam sobie sama, w związku z tym... Nie liczę na to, że ulżą w mojej działalności. Pana Cebulę, pana Glenia, pana Bala. Także no, głównie tych trzech. Czy działają dobrze? Myślę, że tak. Znaczy, no, nie mam zastrzeżeń. W sumie mi nic złego osobiście nie zrobili, także z tego, co wiem, są takimi otwartymi ludźmi, że jak się pójdzie, czy chce się porozmawiać, nie odmówią, wysłuchają, no na tyle, ile mogą. I na tyle, ile mogą, jak się to mówi, no bo też wiadomo, są tylko ludźmi. I są tylko ludźmi, ale z złego słowa nie. No nie powiem, bo nie mam podstaw ku temu. Pani Lucyna Samborska. Radna powiatowa. Tak. Aż powiatowa. No zapomniałam, ty mi może podpowiesz w opiecie. Pan Adam Rogowski. Pan Cichoń. Do tych młodych bardziej tak kojarzę. No z nazwisk to tak, może mniej tak ad hoc. Nie mogę wymyśleć. Działają dobrze dla Dębicy? Mam nadzieję, że działają dobrze. Taką mam nadzieję.